Cześć, z tej strony Hubsa z 2000, a dzisiaj dla Was zestaw z serii LEGO Piraci z Karaibów, Cicha Maria. Zestaw pochodzi z części Zemsta Salazara, a jego rok wydania to jest 2017. Cena katalogowa takiego zestawu wynosiła 949,99, a aktualnie mi się uda kupić za 1550. Od razu z przodu mamy napisane, że statek nie pływa. No i w środku mamy 8 minifigurek. Zestaw ten ma 68 cm długości i 48 cm wysokości. No i z tyłu mamy również funkcję zabawową tego statku. A tutaj dla porównania macie wielkość pula do kota. Jest dosyć solidnych rozmiarów. No i trzeba mieć miejsce, żeby to gdzieś trzymać. To otwórzmy ten zestaw. Wszystko wyszło z pudła. Tutaj mamy te poszarpane żagle. No i też nasze rekiny. Ostatnio już dobrze zapuszczę. Tutaj jest rekin z tego statku. A tutaj dla porównania zwykły, normalny rekin. Trochę się różnią wielkością. Co? Ja to buduję. Jeszcze tutaj mamy grubą instrukcję. To sobie wspomogę. No i tak, mamy jakieś reklamy. Tutaj mamy ciekawostki o tych postaciach. Oraz jak wyglądali oni w filmie. A teraz otwieramy nasze rekiny, które dostajemy w tym zestawie aż w dwóch sztukach. Później sobie porównamy tak już zbudowanego do wielkości do takiego zwykłego rekina, którego często dostajemy. No to otwórz. Jak już pewnie wcześniej mówiłem, te rekiny pojawiły się tylko w tym zestawie. Bardzo ładnie tutaj wyglądają. Ładnie. Nie są za częste. Sobie weźmy jedną figurkę, żeby sprawdzić, jak się zmieści. Sprawdźmy to na jacku. No się nie mieści przez włosy, ale jak już mu zdejmiemy, no to i wszedł, i przez te żebra tego rekina widać częściowo tego jacka. Odwrotnie spróbujmy, może lepiej będzie widać. No i chyba nawet jest lepiej. No i jak ktoś ma
ten zestaw, to może już sobie w łatwy sposób odtworzyć scenę z jak płyną do Zatoki Wisielca, żeby się uratować przed Salazarem. I też zbudować mini makietkę. No i te rekiny są nawet sporych rozmiarów. Tak więc co? Teraz pora na zestaw. Tak oto prezentuje się już złożony zestaw. No i od razu widać, że to jest statek Salazara po tym złamanym maście. Mamy również małą łódeczkę, którą nasi bohaterowie uciekają przed Salazarem. No i główną funkcją zabawową tego statku jest podnoszony przód oraz odchylające się boki. No i trochę i jeszcze możemy tą podstawkę odczepić. I już wtedy w ogóle wygląda, jakby statek ruszał do ataku. Niestety wyżej nie możemy podnieść, bo te armatki tutaj po bokach nam to ograniczają. Ciekawie również zbudowali tutaj te armatki. Po prostu to są na tych gołkowych pinach, ja je tak nazywam. I podczepione z drugiej strony nic nie ma. W niektórych miejscach mamy nawet podczepione glony. No i tutaj widzicie jedną z tych podstawek. Maszt może również stać, jak i leżeć. Ster statku tutaj jest podłączony do jednej z podstawek. No i tutaj mamy kolejnego wodorosta. Ładnie tutaj zrobili te zniszczenia. No i na tej środkowej części mamy te nasze rekiny, które możemy tak wyciągnąć i wyrzucić, że płynęły po naszego naszych głównych bohaterów, ale już ich przed chwilą omawiałem. Teraz się nimi zajmować nie będziemy. Co mamy na pokładzie? Z tej strony mamy tutaj dzwon. Armat mamy, licząc z tymi z dołu, mamy 30 tutaj dział. No i jeszcze tutaj po bokach mamy mniejsze armatki. No i widać, że tutaj mocno oberwał od wybuchów. I na szczęście z obu stron nie wygląda tak samo z tych zniszczeń. Tylko z tyłu już. Z tej drugiej strony. Wygląda w taki oto sposób. Ma trochę mniej tutaj działek. No i też są większe uszkodzenia. Przykładowo tutaj. Nie, tutaj tak to wygląda. A z tej strony już tych desek mamy wszystkie. Masz się trochę kołysze. No i żagle naszej cichej Marii są z bardzo miękkiego materiału. No i jeszcze z przodu naszej cichej Marii mamy galeon właśnie tej cichej Marii, który może ożyć. Jest ozdobiony tutaj takimi skrzydełkami. W innych seriach jest to ogień. W jakim kolorze się tylko tutaj pojawiło. No i ta cicha Maria później
się jej przyjrzyjmy. Ona ma tutaj takie jedno miejsce na dwie nóżki. Pod spodem mamy taką obudowę, taką grubszą statku. I w niektórych miejscach na ozdobę są przykładowo tutaj glony. No i niektórym osobom może przeszkadzać to, że tutaj mamy taką dziurę i widać to, co jest tam w środku. No ale również tutaj widać, ale na półce nie powinno być to widoczne. Również w zestawie dostajemy łódeczkę, którą uciekali nasi główni bohaterowie od Salazara i jego rekinów. Mamy tutaj jedno miejsce takie siedzące oraz lampę, ale lampy nie kojarzę, żeby była w filmie. No i dla porównania jest tutaj Barakuda, która jest u mnie na kanale. No i właśnie ta cicha Maria. W zestawie mamy 8 minifigurek. Zacznijmy od Jacka. Jest on jednym z trzech głównych bohaterów. I on ma trzy rzeczy wyposażenia. W tym szpadle. Swój kompas magiczny, który wskazywał to, czego każdy pirat najmocniej pragnie. Oraz czarną perłę w butelce. Może to też służyć jako zwykły statek w butelce. No a jak się ten nasz Jack prezentuje? Ja tutaj mam nieco starszego Jacka z 2010. Nawet kompasy się nieco różnią zrobieniem. Tak delikatnie się różnią. Ale po Jacku widać wielką zmianę. Pierwsze co to ten husa na ich włosach. Tutaj on ma parę krepeczek i znaczek, a tutaj już ma nieźle ozdobioną tą chustę. Jeszcze tutaj bez tych jego włosów trochę inaczej, trochę bardziej jest dopracowany w ten Jack Sparrow z 2017. Na z tyłu prezentują są takie różnice. Po prostu ten ma większe dopracowanie. Drugą postacią, jaką mamy, jest Henry. Henry jest synem Willa Turnera i Elizabeth Swan. Wyruszył z Jackiem na tą przygodę, żeby uratować ojca z klątwy latającego Holendra. Jego alternatywny wyraz twarzy to jest taki przestraszony, przerażony, jak prawdopodobnie spotyka Salazara i jego załogę. Ładną ma tutaj kamizelkę ozdobioną oraz ma tutaj wisiorek od ojca. Jest on wyposażony w szpadle oraz lunetę. Kolejną minifigurką jest Karina Smith. Ona ma tutaj ten dziennik, notatnik od swojego ojca z Rubinem oraz mapą do Trójzębu Posejdona. W środku ona ma tam notatki i obliczenia. Jest tutaj wyposażona w przedmiot do obliczenia współrzędnych geograficznych, których w filmie nie miała. Normalnie w filmie miała chronometr. Jej spódnica to jest taki klocek. No i z tyłu bez tych włosów, bo one zasłaniają wszystko.
ma takie nici jak do gorsetu. No i z tyłu od razu jest alternatywny wyraz twarzy, czyli taki wkurzony. Kolejną minifigurką jest kapitan Salazar. Był on kapitanem Cichej Marii. Jego ostatnim celem było dorwać Jacka Sparrowa i go zabić. A jego takim głównym celem w filmie było po prostu w przeszłości nim jeszcze jego statek i jego załoga razem z nim wpadli do Diabelskiego Trójkąta. Było wybicie wszystkich piratów. Jako jedynemu jemu unosiły się tak włosy, ponieważ wpadł do wody podczas wybuchu i przemieniania się w takich ludzi. Ma on czarną szpadlę, tylko w tym zestawie była szpadla w tym kolorze. Jego włosy też są również ciekawe, bo tylko on w całej historii Lego miał te włosy. No i nie mogli podczas tej klątwy wszyscy załogi schodzić na ląd, bo po prostu się kruszyli. Zamieniali się w piach i popiół. Salazar i tutaj jeszcze jeden z jego oficerów mają główki nadrukowane na przezroczystych główkach, a dwójka pozostałych załogi Salazara ma już normalnych. Kolejną minifigurką jest oficer Lesaro. Ma też czarną szpadlę. No i on się charakteryzował tym, że miał przepaskę na oku. Z tyłu ma popękanie oraz poszarpaną marynarkę. Z przodu też, tak samo jak Salazar. Tylko że Salazar jeszcze ma medale. No i w filmie ten porucznik miał tutaj spaloną czapkę, ale został tutaj nadrukowany. No i ci nasi też załogi Salazara mogli chodzić po wozie. Po wodzie. Oraz mogli chodzić pod wodą i nie musieli oddychać. No i kolejną minifigurką jest oficer Magda. Ma on tutaj przezroczystą nóżkę. Prawdopodobnie stracił ją podczas tego wybuchu, co Salazar tam wpadł do wody. Tak samo jak Salazar, ma on przezroczystą główkę. No i jego strój z tyłu też jest poszarpany. I na pierwszy rzut oka z oficerem Santosem są podobni, a więc tacy sami, tylko różnią się główką i nóżkami, a tak naprawdę tylko są tacy sami czapkami. Kolejną minifigurką jest oficer, no właśnie, Santos. Ma on miotłę. W zestawie dostajemy dwie czarne miotły, jeszcze jedną dla oficera Magdy. Mamy tutaj taki pistolet. No i pokazuje on prawą część zębów. No i z tyłu ma on przypaloną tą kamizelkę. No i w ogóle on ma takie duchowe nogi zamiast takich zwyczajnych. No i ostatnią minifigurką jest Cicha Maria. Ma ona miecz i tarczę. Ona się pojawiła na chwilę w filmie, kiedy Salazar i ona gonili Jacka Sparrowa. Nim w ogóle statek i Cicha Maria oraz Czarna Perła dopłynęli do Trójzębu. Jack Sparrow ją pokonał,
wystrzeliwując jedną z armat prosto w jej głowę. I alternatywny wyraz twarzy to jest taki nieopętany, zwykły, a już drugi to taki wkurzony. Ma ona tutaj pełno takich pękań oraz rdzy. Lub korozji. Tak więc, podsumujmy. Podsumowując zestaw. Cieszy oko na półce przykładowo. Albo też może cieszyć oko na biurku. Tak więc, do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!